Cześć, minęły już 2 tygodnie od ostatniego filmu, więc czas na to, żebyśmy nagrali kolejny. Tym razem bierzemy na temat akropory. Akropory, czyli koralowce, które tak naprawdę budzą respekt i uczą pokory. Zapraszam na film, dowiecie się dzisiaj ciekawych rzeczy. Nagrałem dla Was wczoraj dokładnie ten sam odcinek, tylko że tak wszystkie informacje namieszałem, że mówię, nie, dzisiaj zrobimy jeszcze raz ten sam odcinek, nagram dla Was wszystko, ale już tak poukładane, bo leciałem na takim typowym spontanie i ten spontan wyglądał w ten sposób, że tu zacząłem mówić o lampach, za chwilę przeskoczyłem na parametry, później znowu o lampy, więc teraz postaram się nagrać ten film już tak, żeby był rzeczywiście poukładany tak, jak być powinien. Zacznijmy najpierw od tego, jak dzielimy akropory na gatunki. Na gatunki dzielimy akropory naprawdę w bardzo różne sposoby. Są nazwy łacińskie, czyli te takie bardziej naukowe. Są też nazwy typowo sprzedażowe, czyli te, które nazywają się najczęściej od jakichś tam dwóch literek typu XX, Hyper, Toxic, Green, Power, Extra, Wow. To są takie typowe nazwy sprzedażowe i tutaj raczej nie możemy tej akropory tak nazywać, w sensie ona nie nazywa się tak naukowo, tylko nazywa się tak po to, żeby miała fajną nazwę, a najczęściej są to akropory SPP, czyli takie, które nie są w ogóle sklasyfikowane i albo ktoś nie wie, jaka to jest akropora, kto sprzedaje je i wtedy nazywa je według własnego uznania. Tutaj jest tak, że jeżeli mamy akropory, jeżeli znamy nazwę akropor, fajnie, dobrze jest, żebyśmy je znali. Natomiast jest też tak, że z akroporami niekoniecznie jest ważna do końca nazwa. Zresztą tak naprawdę z wszystkimi koralowcami. Nazwa nie jest aż tak strasznie ważna. Ważniejsze jest to, żeby on był po prostu ładny i żeby fajnie wyglądał. A najczęściej wygląda fajnie, jak spełnimy wszystkie warunki do jego zdrowego wzrostu i żeby on nam się odwdzięczył tym swoim ładnym wyglądem. Ja dzielę koralowce, słuchajcie, troszeczkę inaczej, w sensie akropory. Akropory dzielę na taką zasadę, że w zależności od tego, jaki mają kształt, jaki mają swój szkielet. W ogóle akropory to są koralowce SPS. Dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi, SPS-y, czyli koralowce, które mają twardy szkielet i krótkie polipy. LPS-y natomiast są to koralowce, które mają twarde szkielety i długie polipy. Zostają nam jeszcze koralowce niefoto i koralowce miękkie. Koralowce miękkie to są takie koralowce, które po prostu w ogóle nie mają szkieletów, dlatego są miękkie. Jak gdyby zbudowane są z takiej miękkiej tkanki. I tylko tyle. Ok, przejdźmy jeszcze teraz do tego naszego sposobu dzielenia akropor na różne rodzaje. Ja, tak jak powiedziałem na wstępie, dzielę je troszeczkę inaczej, bo nie po nazwach, chociaż nazwy, tak jak wspomniałem, są ważne, bo na przykład, nie wiem, jeżeli wiesz, że masz granulozę, to ona potrzebuje 100 par, a jeżeli masz na przykład framozę, która potrzebuje 350 par, to wtedy wiesz, tak? Czyli znając nazwę danego koralowca, taką tą prawdziwą, możemy poszukać o nim informacji i wtedy go szybciej ułożyć w odpowiednim miejscu i on będzie miał lepsze parametry do tego, żeby żyć, w sensie chociażby oświetlenie. Ja natomiast, jeżeli chodzi o same akropory, jako akropory, to dzielę je w ten sposób, że mamy akropory, które rosną w krzak, czyli w taką piłeczkę. To są w ogóle właśnie moje dowody na to, że one uczą naprawdę pokory. Że to nie jest tak, że każdemu się udaje wszystko hodować i to ładnie wygląda. To są moja galeria strat. I postanowiłem, że ją sobie zostawię z tego względu, że kiedyś się może przydadzą. I właśnie w tej chwili się przydają te koralowce do tego. Więc ten koralowiec to jest taki właśnie typowa akropora, która rośnie sobie w krzaku. Ona będzie miała wzrost taki, że będzie coraz szersza i coraz wyższa. Bardzo podobną budowę mają akropory, które rosną w kształt talerza. Zauważcie, ta akropora, tutaj rosła jej podstawa, ale tu już zaczęła budować talerz, czyli ona nie szłaby wyżej, tylko by szła w tę stronę. Tak samo na przykład ta akropora. Ona też jest tutaj płaska, jest bardzo, bardzo płaska, jeżeli chodzi o wysokość. I ten koralowiec, jeżeli posadzimy, a będzie pod nim jakiś inny, to musimy się liczyć z tym, że on jak się nam rozrośnie, to zacznie przysłaniać światło, które jest pod nim. Więc takie koralowce sadzimy w takim miejscu, żeby nie przeszkadzały koralowcom, które będą znajdować się pod spodem. Trzecim i ostatnim rodzajem, w sumie to jest jeszcze, to jest takie 3 plus 1, bo są jeszcze koralowce deep water, czyli te, które
mówię o akroporach, deep water, czyli te, które rosną w głębinach i one potrzebują bardzo mało światła. Więc to jest taki czwarty gatunek, jeszcze powiedzmy dodatkowo poza tymi, które Wam teraz pokazuję. Trzeci to jest taki rodzaj, czyli to są te patyczki. I one, słuchajcie, mają taki plus, że rosną najczęściej dosyć szybko i są duże. Duże i dosyć okazałe. Fajnie wyglądają w akwarium. I te koralowce mają ten plus, że jeżeli posadzimy taki koralowiec nad na przykład tym krzakiem, to on jakoś specjalnie nie będzie zasłaniał światła. Więc przy sadzeniu tego typu koralowców nie musimy tak bardzo zwracać uwagę na to, żeby nie przysłonić koralowców, które znajdują się obok. I on najczęściej idzie bardzo szybko w górę i dopiero gdzieś tam się rozgałęzia, więc nie ma takich problemów, że będzie się parzyć z innymi koralowcami. I to są moje metody na to, żeby dzielić akropory na różne gatunki. Czyli niekoniecznie nazwy, ja dzielę bardziej na to, jaki mają kształt. To jest takie bardziej przydatne do tego, żeby wiedzieć po prostu, jak posadzić taką akroporę w naszym akwarium. I teraz zauważcie, że jak możemy rozróżnić na przykład taki krzak, jeżeli weźmiemy małą szczepkę. On będzie po prostu od razu dosyć mocno zbity. To nie będą jakieś bardzo grube badyle, tylko będzie sobie takie mieć, jeżeli byśmy ucięli ten kawałeczek, to będzie od razu już taki dosyć rozgałęziony pasek. Natomiast jeżeli wybierzemy talerzówkę, to ona będzie miała taką metodę, że ten dół będzie najczęściej taki jednolity, w sensie takie rozgałęzienie będzie mieć mocne, a od tego rozgałęzienia w górę będą szły jakieś tam patyki. Więc jeżeli zauważycie, że macie szczepkę jakąś małą, która ma jedną stronę płaską, a druga właśnie w taki nie bardzo mocno do góry, ale podnosi się, to znaczy, że najprawdopodobniej będzie to talerzówka, czyli taki rodzaj akropor. Patyki, sprawa oczywista, widzimy, mamy małą szczepkę i ta szczepka rozgałęzia się na dwa długie patyki. Jeżeli byśmy sobie jedno obok drugiego postawili, różnica jest duża, te najczęściej będą grubsze, one tak mają około centymetra, półtora centymetra grubości najczęściej. Ok, wiesz już teraz, jak ja dzielę swoje akropory, czyli dzielę je bardziej według kształtu na takie rodzaje niż według nazw, tym bardziej nazw handlowych, chociaż te nazwy też rzeczywiście lubię wiedzieć. Teraz jest taka aplikacja, nazywa się Social Reef, ona będzie niedługo dostępna. Tam właśnie ja swoje akropory wyszukiwałem nazwy, żeby już nazwać je tak prawidłowo. Na tyle, na ile mi się udało, to jakoś tam ponazywałem. Mam nadzieję, że jak będziecie mieć możliwość zobaczyć to w przyszłości w tej aplikacji, to sobie pooglądacie, jakie mam konkretnie gatunki akropor, bo tam takie informacje będą. Ale to będzie dostępne dopiero za jakiś czas. Wiemy już o tych gatunkach wszystko, przejdziemy teraz do tego, jakie mają wymagania akropory. Bo akropory wymagania swoje mają, no co tu dużo gadać. Są to dosyć trudne koralowce, nie są najłatwiejszymi koralowcami. W ogóle tak się mówi, że dosyć dużo osób uważa, że jest tak, że akropory to nie są koralowce dla osób, które zaczynają swoją przygodę z akwarystyką morską. Ja szczerze mówiąc zgodzę się z tym. Dlaczego? Jest jeden ważny taki warunek. Akropory potrzebują stabilizacji, a osoby, które się uczą dopiero akwarystyki morskiej, najczęściej mają z tym problem, bo te parametry skaczą. A to jest rzecz, której akropory nienawidzą, bo przy skokach parametrów pojawiają nam się problemy. I tutaj one tego nie tolerują, zaczynają nam zdychać i zniechęcają do tego hobby. Dlatego osoby, które zaczynają swoją przygodę z akwarystyką morską, dobrze by było, żeby ominęły te koralowce, chociaż nie zniechęcam. Jeżeli czujecie się na siłach, próbujcie, bo naprawdę są one świetne. I bardzo ciekawe, dla mnie najciekawsze koralowce, jakie są dostępne w naszych akwariach. Wymagania. Akropory, tak jak już wspomniałem, wymagają bardzo stabilnych parametrów, są wrażliwe na skoki KH, temperatury, zasolenia, tak naprawdę na skoki czegokolwiek. Więc jeżeli mamy akropory, to starajmy się, żeby nasze parametry w akwarium były jak najbardziej stabilne. Powinniśmy robić oczywiście testy, nie tylko zwykłe kropelkowe, ale też i ICP, bo to nam daje informacje o tym, jakie rzeczy brakują, jakie pierwiastki brakują, co warto by było uzupełnić, żeby nasze akropory czuły się lepiej i ładniej się wybarwiały, bo jeżeli zacznie brakować jakichś tam konkretnych pierwiastków, to one mogą tracić kolor, na przykład, nie wiem, z żelaza. Jeżeli będziemy mieć zbyt mało żelaza w wodzie, to wtedy możemy się liczyć z tym, że akropory już nie będą tak zielone, jak były. Oczywiście jest to jedna z wielu przyczyn, dlaczego zielone nie są zielone, bo mogą być też inne przyczyny, ale o tym za chwilę.
Jak już jesteśmy przy parametrach, to opowiem Ci jeszcze, jak u mnie wygląda sytuacja z balingiem, czyli z dozowaniem KH, CA, MG w naszych akwariach morskich. I ja robię w ten sposób, że sprawdzam co jakiś czas wapń, magnez i KH. Staram się zrobić tak, żeby wapń i magnez był na odpowiednim poziomie i sprawdzam, jaki KH jest wtedy. Jeżeli mi wyjdzie na przykład KH na poziomie 7,5 i wtedy mam odpowiedni magnez i wapń, to staram się ustawić tak KH kipera, żeby on robiąc testy dążył do KH na poziomie 7,5. Wtedy wiem, że magnez i wapń będzie na bardzo podobnym poziomie, w sensie odpowiednim poziomie, takim jaki powinien być, jaki sobie założyłem. Czyli tam, nie wiem, staram się, żeby wapń był w okolicy 400, magnez w okolicy 1250 do 1300, no i KH wtedy najczęściej mi wychodzi około 7,5. I teraz tak ustawiam sobie, żeby te komponenty z RIFA lały się dokładnie właśnie w takich ilościach, żeby KH było na poziomie 7,5. Bo wiem wtedy, że jeżeli mam 7,5 KH, to najprawdopodobniej wapń i magnez będą na odpowiednich poziomach, czyli takich, które zamierzam, żeby były. I to jest moja metoda na to, jak ja dozuję u siebie płyny do balingu. Są różne metody, różne osoby leją różne ilości, są takie metody, gdzie na przykład ktoś podbija tylko samo KH, bo innych nie musi. Ja leję to równo i staram się, żeby wszystkie te płyny były lane porówno, z tego względu, że one w sobie mają różne dodatkowe pierwiastki. Teraz jeżeli będziesz lać tylko samo KH, to może się okazać, że na przykład masz niedobory innych pierwiastków, które znajdują się razem z wapniem czy z KH. Nie wiem dokładnie, jakie tam są składy, ale ja wychodzę z założenia, że każdy płyn musi być lany porówno i wtedy będzie w porządku. I teraz tak, wiem już o tym, że wymagają parametrów bardzo stabilnych. Wymagają też tego, żeby mieć dużą cyrkulację. One ze względu na swoją budowę, na to, że mają krótkie polipy, wyłapują troszeczkę trudniej pokarm z wody i akropory bardzo lubią mieć wir w akwarium. No, lubią też przede wszystkim zmienną cyrkulację. Czyli nie tak, że robimy kółko i ono się kręci, w sensie jeden falownik. Dobrze, żeby tych falowników było więcej, żeby ta woda płynęła raz z jednej strony, raz z drugiej strony. Idealnie by było, gdybyśmy mieli falowniki, które mają ten efekt takiego falowania, czyli włączają się i wyłączają i to pozwala nam na to, że woda nie zawsze płynie z tej samej strony. Akropory bardzo to lubią, więc warto by było zwrócić na to uwagę, mając akropory u siebie w akwarium, żeby taka cyrkulacja była. Oczywiście, jeżeli nie będzie, to one też będą rosły, natomiast lepsze warunki będą dla nich wtedy, kiedy będą mieć taką cyrkulację zmienną. Mamy cyrkulację, mamy parametry, światło. Światło. Rzecz ważna, akropory to są koralowce, które lubią być smażone, które lubią dużo światła. Oczywiście niezbyt dużo. Jest tak, że one mają tak też swoje granice i tolerancje. To jest fajne w tym koralowcu, że są akropory, które lubią bardzo duże światło i są koralowce, które trzeba chować w cieniu. W sensie akropory, które trzeba chować w cieniu. Na przykład deepwatery. I w ten oto sposób możemy całe akwarium dosłownie obsadzić akroporami. Ja zresztą tak teraz to robię, bo jest tak różnorodna ilość tych gatunków i tak mają różnorodne wymagania odnośnie światła, że możesz posadzić jedną akroporę na samej górze, a inną akroporę na samym dole i one będą miały tam dla siebie idealne warunki. I to jest kolejna rzecz, która jest bardzo fajna w akroporach w porównaniu do innych koralowców, które najczęściej jeden gatunek wymaga tylko odpowiedniej ilości par i wtedy dasz go za wysoko, to już niekoniecznie będzie się czuć dobrze, dasz go za nisko, też będzie dla niego źle. Zresztą z cyrkulacją i innymi podobnymi. Tutaj przy akroporach jest tak, że one naprawdę wytrzymują różne opcje. I jeżeli chodzi o światło, to musi być to raczej dobre światło, bo jeżeli będziemy mieć słabe światło, które nie będzie miało mocnego współczynnika par, to musimy się liczyć z tym, że będą te koralowce ciemne, bo one nie wybarwią się, bo będą mieć zbyt mało światła. Ale jeżeli będą mieć zbyt dużo też światła, to jest opcja, że zaczniemy te akropory palić. Więc musimy obserwować nasze akwarium, żeby te akropory miały odpowiednią ilość światła i żeby dobrze sobie żyły w naszych warunkach, takie jakie im stworzymy. Czy akropory potrzebują dokarmiania? Moim zdaniem niekoniecznie, chociaż warto jest, jeżeli raz na jakiś czas coś tam do akwarium wrzucimy. Ja na przykład w tym momencie nie karmię akropor w żaden sposób, poza jakimiś tam pojedynczymi rzeczami typu aminokwasy, typu bakterie, które leję do akwarium, nie leję praktycznie nic więcej.
tak się zastanawiam, ale raczej nie kojarzę takich rzeczy, które bym podawał, żeby akropory specjalnie dla nich były jakieś tam pokarmy i tymi pokarmami, żeby je karmić, na przykład sypkimi lub innymi podobnymi, chociaż warto jest je mieć, bo jeżeli mamy problem z akroporami, jeżeli one nam na przykład zaczynają bieleć, to warto by było je dokarmić, bo może się okazać, że mamy wypraną wodę. Ja zresztą u siebie w akwarium mam teraz, słuchajcie, taką sytuację, że moje akwarium zaczęło działać trochę jak refugium. Mam dosyć dużo glonów, glony wyciągają mi nutrienty z wody i mam w tym momencie tak, że moje PO4 to jest 0,02, czyli tutaj jest, powiedzmy, akceptowalnie, bo jest nisko, ale jest. Natomiast azotany, czyli NO3, już mam na totalnym zerze. Jeżeli robię testy kropelkowe, to woda w ogóle się nie zabarwia, nawet z boku, jeżeli na nią patrzę, więc praktycznie nie ma tam nic z azotanów, no i zaczynam walkę. Ale tą walkę u siebie z azotanami zacząłem robić w ten sposób, że zamówiłem w Crazy Coral płyn, który podbija NO3 i zacząłem od wczoraj dolewać tego płynu do mojego akwarium. Nie będę przekarmiać swojego akwarium po to, żeby podbić parametry, z tego względu, że może być tak, że ten bufor się w pewnym momencie zakończy i my nauczymy akwarium do tego, że będzie bardzo dużo dochodzić pokarmu, będzie dużo zalegać gdzieś tam odchodów, zgniłego pokarmu. No i zanim zauważymy, że to NO3 zaczyna rosnąć, to przyjdzie taki moment, że już nie będziemy chcieli, żeby rosło, a ten zgnity pokarm będzie dalej w wodzie. Dlatego ja postanowiłem, że u siebie tę sprawę załatwię w ten sposób, że będę sztucznie podbijać płynem NO3 w swoim akwarium, żeby moje akropory czuły się dobrze. Bo już zauważyłem po dwóch czy trzech sztukach, że zrobiły się bardzo jasne, czyli one głodują. No ale jeżeli głodują, to trzeba im pomóc, żeby to wszystko się dobrze bujnęło. Podejrzewam, że przyjdzie taki moment, kiedy glony odejdą i te parametry skoczą do góry, bo one już nie będą konsumować NO3 i PO4 z wody, tak jak działa refugium. Więc tutaj w tym przypadku lanie tego specyfiku powinno być najlepszym rozwiązaniem. Mam nadzieję, że ono mi pomoże w rozwiązaniu mojego problemu. Jest też jeszcze jedna fajna rzecz w ogóle, którą ja u siebie mam. Tą rzeczą jest to, że moje akwarium jest jednogatunkowe. W sensie ja nie mam innych koralowców. Moje akwarium to są tylko akropory. Dlaczego jest to fajne? Mogę dostosować całe moje akwarium do tych konkretnych koralowców, czyli robię sobie bardzo dużą cyrkulację, obniżam nutrienty, ale staram się ich nie zerować do końca. Mogę smażyć dosyć mocno lampami, bo pozwalają mi one na to. Zresztą tak naprawdę jeszcze mam bardzo duży zapas, bo w chwili obecnej moje lampy działają na 50% mocy, więc jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli koralowce się rozrosną bardziej, to ja mogę podkręcić jeszcze te lampy troszeczkę mocniej, żeby więcej gdzieś tam docierało do dna światła. Bardzo fajne jest to rozwiązanie, chociaż wiem, że większość osób, które zaczyna przygodę z akwarystyką morską, nie decyduje się na coś takiego. Decydują się te osoby najczęściej na rafę mieszaną. Ja zresztą też tak robiłem. Moje wcześniejsze akwaria, wszystkie po kolei, to były rafy mieszane, bo to jest tak, że kupujesz sobie akwarium i chcesz mieć tak naprawdę wszystko. Problem jest tylko taki, że takie akwaria się prowadzi po prostu trudniej, bo musisz dostosować warunki do różnych koralowców, a w przypadku jednogatunkowego, tak jak u mnie na przykład w przypadku akropor, już jest dużo łatwiej, bo ja mam u siebie tylko jeden gatunek i do tego gatunku dostosowuję całe moje akwarium. Ty też, jeżeli niekoniecznie czujesz się na przykład na tym, żeby mieć co akropory albo koralowce SPS, możesz wejść na przykład w koralowce miękkie, które mają najmniejsze wymagania, które nie potrzebują tak dużej cyrkulacji, tak mocnego światła, które lubią syf w wodzie. Możesz też zrobić tak, że będziesz mieć akwarium z LPS-ami, gdzie większość głównie będą stanowić w Twoim akwarium koralowce typu LPS i te koralowce też nie potrzebują aż tak dużo światła. One z kolei lubią być mocno dokarmiane, lubią, kiedy w wodzie jest jakaś tam zawiesina, którą mogą sobie wyłapać, lubią dokarmianie, na przykład, nie wiem, trochę fylię, na pewno się ucieszą, jak je podczęstujesz jakąś dobrą mrożonką. Tak to wygląda, jeżeli wchodzimy w jeden gatunek, jest to naprawdę fajna opcja, jeden gatunek, chociaż jeden rodzaj koralowców, to jest to bardzo fajna opcja, bo staramy się dostosować, żeby całe akwarium miało odpowiednie warunki,
A w przypadku mieszanego akwarium będziesz mieć tak, że tam, gdzie będą się czuć dobrze SPS-y, to niekoniecznie LPS-a, bo koralowce miękkie. Więc zwróć na to uwagę, jeżeli planujesz zacząć swoją przygodę z akwarystyką morską, że jednogatunkowe akwarium jest po prostu wygodniejsze w obsłudze. I to jest fajne, bo można cieszyć się fajnymi efektami. Ale żeby nie było tak kolorowo, że wszystko pięknie, ładnie, fajnie, to są też problemy przy akroporach. I teraz wam o nich opowiem. A, E, F, W. Taki dziwny skrót. Są to tak naprawdę wirki, które żywią się koralowcami SPS. I teraz jeżeli przyjdą ci takie wirki do twojego akwarium, przyniesiesz je z jakąś szczepką, no to stary, masz problemy. Generalnie te wirki pracują w ten sposób, że siedzą sobie na tkance takiego na przykład sobie korala. One są prawie że przezroczyste w momencie, kiedy zjadają zooksantelew, które się znajdują w tym koralowcu, to przybierają kolor kolorowca, dzięki czemu prawie że go nie widzisz. Zauważasz po prostu takie dziury, które są jakby powypalane w tym koralu i możesz zauważyć też gdzieś jaja takie brązowe. Jeżeli to masz, są jakieś środki na to, natomiast jest to trudna walka tak naprawdę. Często kończy się wielką katastrofą, że większość koralowców jest gdzieś tam pogryzione i nie może sobie poradzić z tym, bo zaczyna chorować. Możemy oczywiście dipować, możemy lać jakieś tam specyfiki na te wirki, ale no niestety jest to trudne. Nie, ja u siebie na szczęście jeszcze tego nie miałem, chociaż mówią, że jest to kwestią tylko czasu, kiedy dopadną cię wirki, które jedzą akropory, no i wtedy masz po prostu problem. Kolejna rzecz, czyli STN, jest to powolne tracenie tkanek, obumieranie tkanek akropor. I tutaj mamy wtedy taki przypadek, że jak masz koralowca, to on gdzieś sobie zaczyna na przykład lecieć od dołu. I tu jest tak, że w przypadku STN czy RTN nie jest do końca wiadome, jakie są powody tego występowania, tego problemu. Jest informacja w internetach o tym, że są to bakterie, natomiast może być tak, że ten STN albo RTN będzie związany też na przykład z tym, że ma skok parametrów. No i tak nie do końca wiemy, skąd to się bierze. Też pojawiają się oczywiście jakieś tam specyfiki na to, natomiast no nie jest to tak kolorowe. I tu w przypadku tej martwicy tkanek możemy ratować nasz koralowiec w ten sposób, że tutaj w tym miejscu, gdzie mamy jeszcze zdrowy kawałek, ucinamy go i robimy sobie taką małą szczepkę z tego zdrowego kawałka. I wtedy w tym małym kawałeczku jest wielka nadzieja na to, że się uda nam uratować gatunek, a ten kawałek, który traci tą tkankę, tak naprawdę zostawiamy na straty, bo już raczej z niego nic nie będzie. To tyle, jeżeli chodzi o problemy. Oczywiście są inne problemy, typu, nie wiem, jakieś tam skoki parametrów, które po prostu nam wykańczają nasze akropory, zbyt słabe światło i inne podobne, czy tam skoki zasolenia, które też będą wyglądać bardzo podobnie do RTN albo STN. A, RTN, czyli szybkie tracenie tkanek. I ono polega na tym, że jak mamy takiego korala, to on nam potrafi zbieleć w przeciągu paru godzin, nawet godziny powiedzmy. No i tutaj już raczej ratunku na to niestety nie ma. Na powolne możemy tracenie tkanek możemy próbować ratować przez robienie fragowania, natomiast przy tej szybkiej utracie tkanek no już tutaj raczej niczego nie zrobimy i musimy się liczyć z tym, że taki koralowiec po prostu nam poleci. Tematy związane z problemami postarałem się przelecieć jak najszybciej z tego względu, że to nie są takie fajne rzeczy. I teraz na samo zakończenie, co jest najfajniejsze w akroporach? W akroporach najfajniejsza jest różnorodność. Tak naprawdę to jest w nich super. W akroporach bardzo fajne jest to, że jeżeli my o nie zadbamy, jeżeli damy im odpowiednie warunki do życia, to one nam się odwdzięczają naprawdę mega fajnymi kolorami i ciekawymi kształtami. I to jest bardzo fajna zabawa, bo jeżeli masz, nie wiem, eufilię na przykład, to ta eufilia będzie zawsze raczej tego samego koloru i ona tutaj już będzie tylko się rozrastać i nie ma żadnego wyzwania. W akroporach to wyzwanie jest, bo pierwszym wyzwaniem jest to, żeby je po prostu utrzymać, a drugim wyzwaniem jest to, żeby je pokolorować, bo akropora, która będzie, nie wiem, gdzieś tam w sklepie albo u kogoś znajomego, ciemna, brązowa, nieładna, może się okazać jakąś mega ładną, turbokolorową akroporą, jeżeli damy jej odpowiednie warunki. I ja osobiście uważam, że akropory to naprawdę jedne z najciekawszych koralowców. Mega was zachęcam do tego, żebyście sobie spróbowali pohodować coś takiego, bo są to zwierzęta, które potrafią się odwdzięczyć swoim mega fajnym wyglądem w momencie, kiedy o nie dobrze zadbamy.
Dosyć długi nam wyszedł film. Mam nadzieję, że ta opcja, gdzie będziemy publikować sobie filmy raz na dwa tygodnie, ale właśnie takie dłuższe, będziemy zagłębiać jakieś tematy, będzie Wam się podobać. Rozmawiałem ostatnio z Markiem Protasewiczem, właścicielem Reefa. Zrobimy dla Was odcinek o aminokwasach. Jest to taki temat, gdzie ja osobiście, szczerze mówiąc, mam małą wiedzę na temat aminokwasów, ale wiem, że fajne są. W ogóle przy ratowaniu akropor aminokwasy się bardzo przydają, bo akropory, o ile pokarmy wciągają przez polipy, o tyle aminokwasy chłoną całą tkanką swoją. I teraz jeżeli mamy akroporę, która jest w bardzo słabym stanie, na przykład jest bardzo jasna, już ledwo co zipie, to możemy im robić kąpiel w aminokwasach. Polega to na tym, że odlewamy do jakiegoś pojemnika, na przykład litr wody, robimy tam kilka kropli, wlewamy tam kilka kropli aminokwasów i zostawiamy tam w tym pudełku z wodą z akwarium na jakieś 15-20 minut naszą akroporę. I po tym czasie ta akropora wraca z powrotem do akwarium i to jest taki sposób na to, żeby ją dożywić wtedy, kiedy już nie wystawia na przykład polipów. Ale tak jak powiedziałem, zrobimy ten odcinek wspólnie z Markiem Protasowiczem, także będą to na pewno ciekawe informacje. Postaram się dla Was jak najwięcej info od Marka wyciągnąć na temat aminokwasów, bo jak sprawdzałem sobie nawet ostatnio w internetach, to takich filmów po prostu nie ma. Więc zrobimy coś ciekawego, coś nowego, ale o tym wszystko w pewnym czasie. Na chwilę obecną przygotowujemy się do tego, żeby taki film nagrać, także w przyszłości taki będzie. Dajcie znać w komentarzach, czy macie jakieś spostrzeżenia odnośnie akropor. Podzielcie się swoją wiedzą, bo może o czymś nie powiedziałem. Warto by było, żebyśmy dalej mieli tą tendencję, że komentarze pod filmem to jest takie miejsce, gdzie możemy porozmawiać sobie na dany temat, który dotyczy w danym momencie konkretny film. Jeżeli spodobały Wam się informacje, które dostaliście w dzisiejszym filmie, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować ten kanał, bo będę wiedział, że Wam się to podobało. Widzę później w statystykach tak naprawdę, który film ma fajny odbiór, a który nie, bo są filmy, gdzie przychodzi po czasie do kanału, dociera jak gdyby około tam 100-150 nowych subskrybentów, a są filmy, gdzie tych subskrybentów jest dużo mniej, więc w ten sposób ja zauważam to, że dany temat Was interesuje lub nie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Widzimy się teraz za dwa tygodnie. Nie wiem jeszcze, jaki to będzie konkretny temat, ale też postaram się go zrobić dla Was takiego bardziej rozbudowanego, żeby to nie był taki filmik na szybko robiony, tylko coś konkretnego, a raz a porządnie. Trzymajcie się, miłego dnia Wam życzę. Do zobaczenia. Hej.